Dzień dobry, Sławek Janusz, to jest szósty odcinek podcastu tygodnika Regionalna Polityka i Samorząd. W dzisiejszym odcinku poruszymy trzy takie główne tematy. Pierwszy temat znów gorąco było w gminie Siedlisko. Porozmawiamy później chwilkę o dotacjach na kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe w Nowej Soli. A to wszystko w związku z tym, że Koliberki, czyli drużyna Astry Nowosu, dostało od prezydenta Jacka Mleckiego 50 tysięcy złotych mniej. A na sam koniec zostawimy sobie takie różne wyborcze newsy i newsiki, a o tym wszystkim porozmawiam z moimi gośćmi, czyli z Patrykiem Świtkiem. Witajcie kochani. I z Michałem Szczękiem. Cześć. No i zaczynamy, tak jak zapowiedziałem, od Siedliska. W Siedlisku znów było gorąco. To jest gmina, w której od wielu, wielu lat dzieje się już bardzo ciekawie, głównie za sprawą silnej opozycji. Teraz opozycja wzięła sobie na tapet szlakę pomiedziową, taką pochutniczą, z której to wójt Dariusz Strauss buduje drogę. Michał, ty znasz szczegóły, o co chodzi w tym temacie? Tak, tylko na początku sprostuję, bo ta ekipa, ta grupa ludzi, ja mówię, że są opozycją, oni nie lubią być nazywani opozycją. Oni lubią być nazywani grupą, która patrzy władzy na ręce i która walczy o lepszą przyszłość dla gminy Siedlisko i dla jej mieszkańców. I tak się staram ich w tekstach nazywać. Tak, ta grupa walcząca o dobrą przyszłość zrobiła. Co zrobiła? No, okazuje się, że wójt wreszcie postanowił, tak twierdzi, że wprowadza gminę Siedlisko w XXI wiek. Dostał pieniądze z Polskiego Ładu. Wszystkie gminy dostały pieniądze z Polskiego Ładu. Gmina Siedlisko też dostała i wójt przed wyborami skumulował te inwestycje, te pieniądze z Polskiego Ładu i skumulował między innymi remonty dróg i ewidentnie tak to wygląda, że sobie z tymi remontami nie do końca radzi. To jest jedna rzecz. Gmina rozkopana. A druga rzecz, no mieszkańcy wywęszyli, wyśledzili, że do podbudowy dróg używana jest szlaka pochutnicza, szlaka pomiedziowy. Jest to materiał bardzo złej jakości. W gminie Siedlisko drogi są remontowane w dwóch etapach. Pierwszy etap już się zakończył i przy pierwszym etapie wójt używał do podbudowy tych dróg kruszywa naturalnego. A kruszywo naturalne to jest drogie kruszywo i bardzo dobre kruszywo. I między innymi w pierwszym etapie wybudował drogę do swoich pól. Tam ludzie w Siedlisku nie mają dróg do domów, jadą przez błoto, te drogi toną po opadach deszczu w błocie i w wodzie, a wójt do swoich pól wyasfaltował polną drogę. Z tą solidną bazą, tak? Tak, z tym dobrym, między innymi, bo tam kilka, do więcej dróg zrobił. Żeby mu się dobrze dojeżdżało, nie? O. Tak, bo na pewno do pól często jeździ, tam są pola jego i jego rodziny, a ta droga kończy się ścianą lasu. Do tych dróg w pierwszym etapie zastosował dobre kruszywo do podbudowy, a teraz przy posesjach mieszkańców powstają drogi. Tam stosowana jest szlaka pomiedziowa, czyli ten podkład taki najgorszy. Można go stosować, no ale jest najgorszy. I teraz co jest istotne? Jak się policzy, ile kosztował metr drogi przy użyciu tego dobrego kruszywa w gminie w tym pierwszym etapie, to ja obliczyłem, że kosztował 798 zł z groszami. Metr, każdy metr drogi w tym roku. Prawie 800 zł. Prawie 800. A teraz każdy metr drogi przy stosowaniu tego gorszego, tańszego produktu, czyli tej szlaki pomiedziowej, kosztuje 1735 zł. Jak? Czyli ponad dwa razy mniej. Okej. Okay. Ważna jest rzecz, że teraz przy tym drugim etapie gmina musiała wykonać projekty, wtedy nie. Teraz kilka chodników powstaje, ale i tak, nawet doliczając cenę tych projektów i cenę tych chodników, i tak ta różnica jest ogromna. Nie wiemy, jak to jest możliwe. Ja nie wiem, mieszkańcy nie wiedzą. Chcą, żeby to sprawdziły to niezależne instytucje. Dzisiaj spotkali się przedstawiciele mieszkańców i radni, którzy patrzą wójtowi na ręce, tam jest niewielka grupa takich radnych, niezależnych od wójta. Spotkali się dzisiaj z wójtem, z przedsiębiorcą i byli straszeni sądem. Byli straszeni, że za to, co mówią publicznie, bo wczoraj wezwali do gminy telewizję, wezwali nas, za to, co mówią na sesji, że trafią przed sąd. Taka groźba padła dzisiaj w kierunku tych mieszkańców i radnych. I to nie jest pierwsza taka sytuacja, kiedy wójt straszy mieszkańców sądem, ponieważ wójt Dariusz Strauss, wójt Siedliska, słynie z tego, że swoich oponentów ciąga po sąd. Już przed sądem stał CPN-iarz, który pisze felietony, wydaje felietony krytykujące wójta. Tam wójt był nazywany między innymi dyktatorem, mistrzem urzędniczego nieróbstwa, upasionym na pączkach gwiazdorem, nieudacznikiem, Darkiem z Wąsikiem, miernym, nieudolnym wójciną. Za to wójt ciągał CPN-iarza po sądach i przegrał. Poetka chyba jeszcze była też. Tak, pani Barbara Szymańska została oskarżona o to, że ukrywa się pod pseudonimem Janina Poetka z Bielaw i pisze o wójcie kąśliwe wiersze. Wymyślił sobie wójt po prostu, że pani Szymańska jest tą poetką Janiną i też ją ciągał po sądach, też przegrał.
ciągał po swoim dachu wicepremierza za to, że używany jest herb gminy przy tych felietonach. Też przegrał. No i teraz znowu mieszkańcy są straszeni sądem, nie wiem jak to się skończy. Natomiast radni i mieszkańcy chcą się z tą sprawą, tak jak wspomniałem, wydać do niezależnych instytucji, żeby to sprawdzić. Jedną z tych instytucji pewnie będzie znowu prokuratura. Mieszkańcy gminy Siedlisko często zgłaszają różne sprawy do prokuratury, skarżąc na wójta. I prokuratura te sprawy kolejne umarzy. Co się stało? Mieszkańcy postanowili nie odpuszczać i przede wszystkim Jolanta Mokwińska, jedna z tych mieszkanek, które od lat patrzą wójtowi na ręce, zaczęła słać skargi na tę prokuraturę tutaj nowosolską do Warszawy między innymi i przyszło pismo, to jest świeżynka, przyszło pismo, że być może jest to niewykluczone, że prokuratura z Nowej Soli zostanie skontynuowana w kontekście tych umorzeń. No proszę. Czy one były zasadne, czy niezasadne. I w kontekście tej drogi jest to bardzo, bardzo ważne. I co ważne, jeszcze mieszkańcy urządzili kolejny protest, bo też te transparentami. Tak, to już mieszkańcy te transparenty już trzymają w gotowości w swoich szafach, w domach. Jakie to były hasła? No hasła były różne, typu precz ze szlaką pomiedziową, precz z wójtem. No mi się spodobała taka rymowanka. W gminie draka, w wodzie sraka, a na drogach leży szlaka. I to dlatego mi się to spodobało, bo to jest prawdziwe. To jest nie tylko śmieszne, ale też prawdziwe. I ta sraka w wodzie, tutaj chodziło mieszkańcom o to, że od lat w gminie Siedlisko, w żadnej gminie w okolicy, a nie wiem czy w Polsce, tak często nie są wykrywane bakterie coli, jak w kranówce w gminie Siedlisko. Wójt zwykł mawiać, że to jest woda kryształ, że ona jest najlepsza, a ludzie się skarżą na jakieś różne wysypki na skórze, na różne choroby. Podejrzewają, że to może być z powodu tej wody. I bakteria coli to jest jedno, ale pojawia się też bakteria E. coli, Escherichia coli. Escherichia coli to jest najgorsza bakteria z grupy coli. Ja kiedyś studiowałem przez chwilę inżynierię środowiska i mieliśmy pół roku zajęcia o bakterii coli. To jest bakteria, która pojawia się wtedy, gdy jest zanieczyszczenie, no mówiąc tak brutalnie, kałem. Gdy woda jest zanieczyszczona kałem, pojawia się Escherichia coli. I mieszkańcy dlatego mówią, że w wodzie sraka, tak? A wiecie, wójt zawsze może powiedzieć, no co wy chcecie, odkręca się kran, a tam kola leci, nie? No kto tak ma, w której gminie tak masz dobrze? Bo mi za darmo, no bo nie płaci się za miotę, ale w takiej cenie. No nie wiem, mówiąc poważnie, no ludzie się boją po prostu, skarżą się na różne wysypki. Nie, no ale powiem wam tylko, że droga koło pól, no to jest na razie ściernisko, a wiadomo co tam pewnie będzie w przyszłości no, w tych polach, skoro już jest droga. Ja, że do wójt jeździ konno, wójt tam już słynie z tego, że kocha konie i ma te konie. Po asfalcie chce jeździć? No i właśnie się zastanawiałem, czy koniom jest lepiej jechać po asfalcie, czy jednak po drodze polnej. Ja się nie znam na koniach, więc nie mam pojęcia. Czy dla kopyt końskich to jest dobrze, że po asfalcie jadą, czy po polnej drodze? Pewnie trzeba będzie wystąpić z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Będziemy może się musieli sądzić. W kwestii Siedliska chciałem jeszcze zapytać o panią Danutę Wojciechowską, bo słyszałem, że ostatnio nieźle przesłuchała pana wójta Darka Strausa, nawet na wzór redaktora Rymanowskiego z Radia Z. Jest w tym trochę prawdy? To jest prawda. Danuta Wojciechowska, obok wspomnianej wcześniej przeze mnie Jolanty Mokwińskiej, to jest kolejna pani, która mieszkanka, emerytka, która patrzy wójtowi na ręce i walczy o lepszą przyszłość dla gminy Siedlisko. Przychodzi na wszystkie komisje, na wszystkie sesje, niesamowicie przygotowana i przepytuje wójta. No i te panie przepytują wójta od wielu lat i wójt tak jakby miga się od odpowiedzi, on bardzo niewyraźnie mówi, on ma taki, te panie tak mówią, że on ma ich zdaniem bardzo ubogie słownictwo, ciężko zrozumieć co mówi, mówi bardzo cicho. Myślę, że robi to celowo. Nawet jak mówi do mikrofonu, to ciężko zrozumieć, co on mówi, bo tak by wsadzał sobie ten mikrofon do usta i jest za blisko ten mikrofon ust i nic nie, ciężko jest zrozumieć. I Danuta Wojciechowska wzięła się na sposób. Ona słucha Radia Z i słucha pana Rymanowskiego, a on ma taką ciekawą metodę przepytywania polityków. Krótką piłkę. Krótką piłkę, tak czy nie. Polityk na pytanie odpowiada tak lub nie. I rzeczywiście tutaj pani Danuta Wojciechowska w ten sposób zaczęła maglować wójta na sesji. I wręcz on się trochę przestraszył, ale na początku odpowiadał. Jak zadała pierwsze pytanie, tak panie wójcie czy nie, odpowiedział tak lub nie, prawda, w zależności od pytania. Później próbował się gdzieś tam wić, nie odpowiadać na te pytania, powiedział, że on nie jest w szkole, że nie będzie jej się spowiadał. Ale Danuta Wojciechowska jest nieustępliwa i dalej dociskała tak czy nie i kilka odpowiedzi na swoje pytania właśnie uzyskała. Więc jest to metoda, myślę, taka godna tak, polecenia ci. Trzeba wykorzystać. Panie wójcie, końskie kopyta się niszczą na asfalcie, tak czy nie? No myślę, że jest ekspertem w tej sprawie. W tej sprawie tak. No, wymieniłeś nazwisko jeszcze pani radnej Oryszewskiej. Pojawiły się takie głosy, życzenia chyba bardziej,
w gminie Siedlisko, że to byłby dobry kandydat na wójta. Jest coś, czy pani Olszewska jednak wszystko dementuje i nie odważy się? Moja prywatna opinia jest taka, że pani Olszewska, ja jestem dziennikarzem ileś powiedzmy już lat, pani Olszewska jest znakomitą radną. Pyta, drąży, nie boi się, nie drzwiami to oknem wchodzi, walczy o tych mieszkańców, wykłóca się o nich, walczy o autobusy dla tych mieszkańców, bo w gminie Siedlisko jest ich mało. Walczy teraz w kontekście właśnie tej szlaki pomiedziowej. Zawsze jest przygotowana, zna się na budżecie, bo jest z wykształcenia księgową. I pojawiły się takie głosy, że byłaby znakomitym wójtem, że miałaby szansę tym wójtem zostać. Jednak no, pani Olszewska, ja rozmawiałem z nią o tym i ona powiedziała, że nie, absolutnie ona na wójta się nie nadaje. Powiedziała, że ona nie wytrzymałaby w polskim samorządzie jako wójt. Powiedziała, że polski samorząd, ona jest 2 lata radną, i ona powiedziała, że polski samorząd wymaga gruntownej reformy. Ona by tam nie wytrzymała tych absurdów, nie byłaby w stanie znieść tych absurdów, które w polskim samorządzie są, tak? No skoro już mowa o absurdach samorządu, to przechodzimy do drugiego tematu naszego dzisiejszego podcastu, czyli do dotacji dla stowarzyszeń sportowych w Nowej Soli. Dlaczego mówimy o absurdach? Bo okazuje się, że prezydent Jacek Milewski, prezydent Nowej Soli, dał swojej kochanej Astrze, ukochanej mówię dlatego, bo jest kibicem siatkówki już od wielu lat, nie ukrywa tego, nie kryje się z tym, fotografuje, jeździ po całej Polsce za tą drużyną, dał swojej drużynie dotację, która jest o 50 tysięcy złotych mniejsza niż przed rokiem. Czy to kampania, Patryk? Tak czy nie? Tak czy nie? Znaczy, ja nie wiem, czy my to powinniśmy krytykować, bo wielokrotnie pisaliśmy, że daje za dużo Astrze. Ale trzeba pamiętać, że pisaliśmy to wtedy, kiedy na przykład zespół Astry Nowa Sól występował na tym samym poziomie sportowym, co na przykład UKS Trójka, a dysproporcja w tej dotacji była ogromna. I teraz mamy pierwszoligowy zespół i zespół występujący. Inna rzecz jeszcze była poruszona często przez nas, że jednak przy piłkarzach ręcznych tam są zawodnicy, stąd związki tej drużyny z miastem są większe. No dobrze, a ty nie dlaczego tego nie krytykujemy? Nie, no mówię po prostu, że moglibyśmy być konsekwentni w tym, że no, nie, że pisaliśmy wcześniej, że no, daje za dużo na tą Astrę, ale faktycznie było to wtedy, kiedy Astra grała no, w drugiej lidze, tak? Bo ona dzisiaj gra w pierwszej lidze. Teraz, kiedy gra w pierwszej lidze, odnosi sukcesy, to być może no, to jest trochę zaprzepaszczenie tej szansy, nie? Którą oni osiągnęli. Ale pytałeś o to, czy to jest jakiś taki chwyt wyborczy. No wiadomo, że przed wyborami przez skarbiec się otwiera i każdego chce się uszczęśliwić, żeby później przy urnie pamiętał o tym, że no, teraz prezydent dał nam więcej pieniędzy. Więc ja myślę, że na przykład piłkarze ręczni będą to pamiętać teraz może przy urnie i być może docenią to, że no, pan prezydent nagle tak sobie przypomniał o nich i na ich prośby już nie jest taki głuchy. Nie? Czy zapomniał o tym, że im wcześniej nie dawał? Pamięć jest krótka, jeżeli chodzi o pieniądze i jeżeli chodzi o to... Znaczy tam jest ciekawszy wątek, że on zapowiedział tej konwersacji internetowej z prezesem Jetonem, że w przyszłości, jeżeli będzie brakowało Astrze, no to być może zorganizuje drugi konkurs. Tak, Jacek Milewski, będąc już precyzyjnym, pisze tam tak, że jeżeli będą sprzyjające okoliczności, to w drugiej połowie roku być może rozpisze konkurs i wtedy tych pieniędzy uda się dosypać. Michał, co twoim zdaniem oznacza taka klauzula? Że... Wentyl bezpieczeństwa, dobrze to nazywam? No w sensie takim, że to jest takie zabezpieczenie, że skoro wam teraz daję mniej, to i tak zagłosujcie na mnie, nie patrzcie na mnie spod byka, zagłosujcie na mnie, bo i tak te pieniądze następne, jak ja będę prezydentem, to wam dosypię. Wentyl czy szantaż? To może szantaż, tak. To może ja to złe słowo, tak to bardziej szantaż. No tak, między słowami to mówi, tak, że no, zostanę prezydentem, to na pewno to zorganizuję kolejny konkurs, tak? No, dostaniecie, tylko wybierzcie mnie. Tak, z drugiej strony, no co, no, jeżeli teraz daję im za mało pieniędzy, wiadomo, że będą ich potrzebowali, no to będzie zmartwienie, jeśli nie zostanie tym prezydentem, będzie zmartwienie następcy, nie? Kto przyjdzie po nim. To on będzie miał to zmartwienie. To będzie miał to, o, to on będzie miał to zmartwienie, nie? Ale no ja słyszę, że tam z pomocą może przyjdzie urząd marszałkowski. No właśnie, mówisz o urzędzie marszałkowskim, a to nie tak dawno. Marszałek Grzegorz Potęga odwiedził siatkówkę chyba po raz pierwszy, nie wiem, być może się mylę. Jeżeli się mylę, to przepraszam pana marszałka Potęgę. Pojawił się na meczu w Nowej Soli, no a jak pojawił się na meczu, to wiadomo, zrobił sobie zdjęcie z prezesem klubu. Mówisz, że to może mieć za sobą jakąś ciekawą treść? No wiecie, jeżeli ktoś, no te zdjęcia, no
to tylko zdjęcie, tak? Można tak powiedzieć, ale wcześniej ich nie było i już jakby narracja do tego jest dopisywana, że skoro no, Grzegorz Potęga robi zdjęcie z prezesem Yetonem, chwilę później prezes Yeton krytykuje publicznie na Facebooku prezydenta. Prezydent daje mniej pieniędzy. Wiadomo, że Marszałkowski ma te pieniądze. Przecież oni dofinansowują sport, koszykówkę dofinansowywali. Być może tam będzie stamtąd przypłyną środki na siatkówkę. Niedługo się dowiemy, że no, warto w nią zainwestować na przykład 100 tysięcy złotych. Nie, no, przede wszystkim tutaj należy sobie zadać pytanie, jakie są relacje między Milewskim a Yetonem, skoro taki temat poruszają sobie na Facebooku panowie. Ja wiem, doskonale, że nie mają do siebie numery telefonu, wielokrotnie rozmawiają przez telefon, a tak ważną sprawę poruszają no, za pomocą Facebooka. To stawia pod dużym znakiem zapytania jakość ich relacji. Moim zdaniem to świadczy o tym, że te relacje no, nie są tak wzorowe, jak do tej pory wszyscy myśleliśmy. Dla mnie to była niespodzianka, tak? Że Yeton w ten sposób występuje przeciwko prezydentowi Jackowi Milewskiemu, chociaż dawał temu drobne znaki, między innymi wywiadem w TVP u Kamila Babiarczyka. Niektórzy kibice też dają znaki, że coś jest nie tak, nie? Kibice Kolibajków. Którzy? Kibice. Kogo masz na myśli? Panią Brzozowską. Z panią starostę Brzozowską. A czemu? Co? Słyszeliście, że już nie uderza w tamburyn na trybunach? To tak plotki takie... Przestała na koliberki chodzić? Tak, słyszałem. No to jeżeli przestała chodzić na koliberki, no to można się domyślać, że być może coś tam się dzieje. Być może coś tam... No chyba, że kampanią jest zajęta, ale... Zwykle była, nie? Zwykle chodziła. Nawet pisaliśmy o tym, że na tym tamburynku tam... No bo ona ten tamburyn złamała, musiała kupić drugi. Pani Brzozowska jest teraz bardzo aktywna w innych dyscyplinach. Jeździ na rowerze, morsuje, śpiewa, tańczy w gminie Kolsko. To też wymaga... Niestety nie może piłkarzom z Konotopu kibicować bez przerwy, nie? Dobra, przechodzimy dalej. Temat wyborczy. W Nowej Soli wiemy, że będziemy mieli troje kandydatów. Prezydent Milewski, pani Beata Kurczycka i pan Daniel Roguski. Ale Patryk, z tego co wiem, rozmawiał z szefem nowosolskiego PiSu. Być może pojawi się kandydat również tej partii. Kto to będzie? Tak, PiS szuka kandydata na prezydenta. Przez jakiś czas mówiło się i rozważało się, czy przypadkiem PiS nie poprze Jacka Milewskiego w tych wyborach, albo przynajmniej w taki sposób ciche poparcie mu przekaże, nie wystawiając nikogo, ale pan Krzysztof mówi, że szukają ostro kandydata, szukają kogoś młodego. Propozycję dostał już Jacek Strąka, radny z ich klubu, radny miejski z PiSu, ale odmówił, bo jak to on powiedział, no ma pracę. Ma co robić. Były też podchody do Romana Wilanta, kiedyś ich radnego, który z ich listy się dostał, ale obecnie jest jakby, no, wystąpił od nich i mocno ich krytykuje. Roman też odmówił. Może być też taka sytuacja, że teraz no, uśmiechną się do Przemysława Fitznera, który już kandydował w wyborach uzupełniających i miał tam drugi wynik. Ja rozmawiałem z panem Przemysławem, on wie, że to jego nazwisko jest tam na giełdzie, jest gotowy, oficjalnie jeszcze nic nie usłyszał, aczkolwiek Krzysztof Galerczyk mówi, że to raczej nie będzie on, raczej chcieliby poszukać jakiegoś świeżego, nowego nazwiska, z którym mogliby zaskoczyć wyborców. No więc szukają, zobaczymy kto to będzie, ale chcą kogoś wystawić. Czyli Prawo i Sprawiedliwość szuka w Nowej Soli, szuka też, z tego co słyszałem, pani Monika Owczarek, kandydatów do powiatu w gminie Kożuchów. To ciekawa historia, bo i telefon dotarł aż do Radwanowa. Tak, gdzieś tam dotarł i pewna pani dostała propozycję startu do powiatu, ponieważ nie boi się burmistrza, więc to kryterium spełniła, ale ona się nie zgodziła. Tak, no to jest potwierdzone, że to pani Monika dzwoniła. Zresztą już wcześniej mówiliśmy, nie tylko ona dzwoni do tych ludzi, bo dzwoni też Andrzej Petreczko. No szukają wszystkich na listy i namawiają kogo się tylko da. Ja słyszałem, że obdzwaniają też kandydatów z innych list, o których się dowiedzieli, że startują, że dzwonili do kandydatów i z list Daniela Roguskiego i także z list Beaty Kulczyckiej tam proponowali różne miejsca, nie? Także dzwonią, tak, to jest, dzwonią. Telefon się pali.
Michał, Paweł Kozłowski, który długo, długo wahał się z tym, czy wystartować w wyścigu o fotel burmistrza Nowego Miasteczka, w końcu podjął decyzję, jaka to jest decyzja. Nie wiem, czy się wahał, czy czekał na pozwolenie, bo pamiętam rozmowę z Pawłem Kozłowskim, to mówił, że on musi, gdy on pracuje w Urzędzie Marszałkowskim i musi mieć jakby takie zielone światło od swoich mocodawców. Podejrzewam, że to mogło chodzić o to, żeby mieć zaplecze, mieć ludzi, którzy go w tej walce o fotel burmistrza w jakiś sposób wspomogą. Tak? A wiemy, że Platforma tak swoich kandydatów prawdopodobnie będzie wspomagać różnymi spotkaniami w danych gminach. Tak? Rzeczywiście wczoraj dał mi znać, że kandyduje. Wypuścił zresztą chwilę później takie krótkie nagranie. Ten w tle, z plaster miodu w tle. To się może to kojarzyć, bo plaster miodu to był przecież Sprawiedliwość, tak. Dlatego nie wiedziałem, że tak jest kojarzy. Może jakiś symbol Nowego Miasteczka, o którym nie wiem. No nie. W Nowym Miasteczku Prawo i Sprawiedliwość zawsze miało wysoki wynik w różnych wyborach kolejnych, więc nie wykluczone, że w ten sposób chce powalczyć do tych wyborców. No ale nie, więc poważnie, to rzeczywiście ogłosił, że startuje. Ja pamiętam takie rozmowy z Pawłem Kozłowskim, którego podpytywałem już w tamtym roku, dawno zrobiłem, bo nawet o to kandydowanie. On zwracał uwagę, że jego oczywiście zdaniem malowany jest potencjał gminy, że nie ma tam przedsiębiorców. To jest takie gadanie, każdy kandydat tak mówi, tak? Nie ma przedsiębiorców, ja tych przedsiębiorców ściągnę. No, rzeczywiście Nowe Miasteczko jest w takim dobrym położeniu, powiedzmy, poniekąd, bo leży przez trzy, trasie jest trzy. I ma dwa zjazdy, w jedną i w drugą stronę, czego na przykład nie ma Otyń, tak? I bardzo rozpaczę nad tym faktem, a w Nowe Miasteczko ma. Z tym, że z drugiej strony Nowe Miasteczko ma tam mnóstwo ziem takich uprawnych, które jest ciężko przekształcić w te przemysłowe. No ale jak Paweł Kozłowski mi powiedział, dla chcącego nic trudnego. Ale wiesz co, ja to może coś w tym być, bo ja ostatnio rozmawiałem z Bartoszem Krause, on był kandydatem na burmistrza w poprzedniej kadencji. I mówił, że będzie startował na Radlego i trochę podobnie mówił. W Nowym Miasteczku. Trochę podobnie mówił, że on tak krytycznie podchodzi do tego, że do tych rządów obecnej burmistrz, że niewykorzystana sytuacja, że właśnie ta gospodarka się nie rozwijała, a on jest sekretarzem w Niegosławicach, więc no trochę w tym samorządzie siedzi. No, więc coś może być na rzeczy, że tak właśnie. Coś ciekawego jest w tym filmiku pana Kozłowskiego? No, że Paweł Kozłowski mówi, żeby się uśmiechnąć, a sam się nie uśmiecha. No to jest, trochę to nie wyszło. No ale to może się czepiamy po prostu. Może zestresowany był, bo to pierwszy taki start na burmistrza. To... Czyli swój start ogłosił Paweł Kozłowski w poniedziałek o 9.30. Rzecznik, no notabene rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. Tak, Urzędu Marszałkowskiego. Dobrze, pozostajemy w Urzędzie Marszałkowskim, bardzo płynnie przejdziemy. 9.30, poniedziałek, siedziba Platformy Obywatelskiej w Nowej Soli, swój start na prezydenta Nowej Soli ogłosi też urzędnik Urzędu Marszałkowskiego Daniel Roguski. Patryk, wszyscy święci zjadą tego dnia do Nowej Soli. Mam listę, to tutaj mogę przeczytać razem z wszystkimi tytułami. Waldemar Sługocki, poseł, wiceminister rozwoju technologii. Robert Dowhan, poseł. Elżbieta Anna Polak, posłanka. Katarzyna Ossis, posłanka. Marek Cebula, wojewoda. Marcin Jabłoński, marszałek. Grzegorz Potęga, radny sejmiku. Paweł Jagasek, burmistrz Kożuchowa. Mariusz Stoposa, radny powiatu. No i na koniec pojawia się nazwisko najważniejszego tego dnia, pana Daniela, kandydata na prezydenta Nowej Soli. Cieszymy się, że pan Daniel w końcu ogłosi tę decyzję? Tak, cieszymy się, ale to popatrzcie, jakie ma wsparcie. To musi robić wrażenie. Takie. Ci ludzie powinni chyba też przyjechać do Nowego Miasteczka. Nie na poważnie te wybory, ale też właśnie powiedziałem, że być może takie wsparcie też otrzymam. Może nie aż takie, bo tam nie ten kaliber, nie ta gmina, nie taka wielkość, ale jednak dostanie Paweł Kozłowski. Znaczy, no to jest pewnie, to na pewno jest jakaś demonstracja siły przed wyborami, żeby pokazać, że słuchajcie, patrzcie, za mną stoją ci ludzie, mogę na nich liczyć, to są posłowie, minister będzie nawet, wiceminister, marszałek, wojewoda, no to patrzcie, ile mogę, tak? Jaka potężna tutaj grupa ludzi za mną stoi. Którzy są w Sejmie i mogą nam pieniądze załatwiać, tak? No dokładnie, więc przekaz na pewno dobry pójdzie, nie? Do społeczeństwa. Czyli w poniedziałek swój start ogłosi Daniel Roguski. Wiemy też, że szykuje się kontrkandydat dla Pawła Jagaska w Kożuchowie. Troszkę o tym już mówiliśmy, że pani Alina Śmigiel, te plotki zbliżają się coraz bardziej do prawdy, czy... Tak, bo wieść gminna niesie, że pani Alina szuka ludzi na listy, obdzwania ludzi, więc...
Więc prawdopodobnie faktycznie szykuje się do tego startu. Aczkolwiek ona, tak słyszałem, bo Krzysztof Galerczyk, tutaj szef PiS-u, niewiele o tym wiedział, czy jaką ona decyzję podjęła. Więc być może ona sobie jeszcze zostawia taką furtkę, że jeśli nie znajdzie ludzi na swojej listy, to może ten powiat jednak wybierze, nie? No, tak może być. Swój komitet zarejestrowała ostatnio też pani Iwona Brzozowska. Komitet nazywa się Łączy Nas Gmina. I w tym kontekście o panią Brzozowską chciałem zapytać, bo tu już Michał wcześniej powiedział przy temacie koliberków, że nie chodzi już na mecze siatkówki, ale pojawiają się też plotki, być może złośliwe, że nie najlepiej wyglądają jej relacje z pierwszą damą. Powiatem Nowosolskiego, czyli łączy nas gmina, a dzieli powiat. Ale to już nie idzie pod szyldem Jacka Milewskiego, zauważcie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście są takie plotki, ale to są tylko takie wycieki z urzędu, z powiatu, tak? Które do tej pory się nie myliły. Które do tej pory się nie myliły, że rzeczywiście tam coś jest między panami nie tak, że się trochę unikają, że nie do końca ze sobą jakby rozmawiają. Wiemy, czym się takie sytuacje w przeszłości kończyły, gdy Sylwia Wojtasik, wtedy jeszcze w drużynie Jacka Milewskiego i wtedy jeszcze członkini zarządu powiatu, zaczęła kłócić się z panią Moniką. Doszło nawet do tego, że na jednym z posiedzeń rady pani Monika po zakończeniu zaczęła po prostu na panią Sylwię wrzeszczeć przy ludziach. I pani Sylwia powiedziała dosyć tego i odeszła, zostawiła ekipę Milewskiego, tak narastała, ale zostawiła ekipę Milewskiego i zostawiła zarząd. Więc pytanie, czy tutaj też jakiś taki rozłom będzie w tej przyjaźni, czy nie? Nie wiem, jak ty, Patek, to widzisz, ale... Znaczy ja widzę, że pani Brzozowska ucieka stąd do Kolska. Ja to tak obserwuję. No, była starostą, a teraz chce być wójtem Kolska. No to jest... Spokoju, to jest, to jest oczywista ucieczka stąd. Ale stąd, ale też czy od Jacka Milewskiego i tej całej ekipy? A może będzie musiała ich ze sobą pociągnąć tutaj? Będzie musiała to zrobić, jeżeli faktycznie senator Wadim Tyszkiewicz, który też za pomocą swojego Facebooka, za pomocą live'a ogłosił, że będzie wspierał oficjalnie panią Beatę Kulczycką. Komitet się nazywa FNW24 Wadima Tyszkiewicza. Jeżeli Wadim Tyszkiewicz weźmie się solidnie do roboty, to faktycznie ekipa Jacka Milewskiego będzie się miała czego obawiać. Czego powinien obawiać się Jacek Milewski, oglądając ten live? Tak, powinien się... Prześledziłem, obserwowałem, słuchałem, wsłuchiwałem się w słowa senatora Tyszkiewicza. Wszyscy spodziewali się negatywnego przekazu i spodziewali się tej... Znaczy tam była krytyka Jacka Milewskiego, jego rządów. On wprost mówił tam, że no, nie chciałby, żeby... Nie wyobraża sobie wręcz, żeby Jacek Milewski wygrał te wybory, ale... Przekaz był właśnie pozytywny. To może martwić najbardziej Jacka Milewskiego, bo Wadim Tyszkiewicz opowiadał o wielu inwestycjach, które można byłoby tu jeszcze zrobić w Nowej Soli. Mówił o lodowisku, mówił o remoncie stadionu, mówił o szkole muzycznej. To są takie dosyć fajne inwestycje. Mówił, że można to zrealizować, że spędzą na to pieniądze i że on pomoże w ich realizacji. On, pamiętajcie, że on teraz jest, no, rząd się zmienił i on teraz nie ma w tym rządzie wrogów, tylko ma przyjaciół, czyli ma łatwiejszy dostęp do nich i on to deklaruje wprost, że będzie przy tym pomagał. Tylko, że jakby przeszkodą w tym, co mówi, jest obecny prezydent, z którym nie ma kontaktu, z którym nie ma współpracy, więc jakby przekaz taki Wadima Tyszkiewicza jest, że jeżeli prezydent się zmieni, to można to wszystko w tej Nowej Soli zrobić. No ale tym ma wygrać Beata Kulczycka, ma podobną taktykę, ma Roguski, który też za sobą tutaj zaprezentuje, kto za nim stoi, czyli Platforma Obywatelska, która teraz rządzi. I to też są ludzie, którzy mogą tutaj przynieść pieniądze, powiedzmy, tak? Więc ta sama... Ciekawe, jak do tego podejdą ludzie i jaka będzie odpowiedź Jacka Milewskiego na to, co Jacek Milewski powie, nie? Na razie on nie odpowiada tradycyjnie, jak to on. Pewnie żadnego live'a nie zrobi, pewnie nie będzie na żywo nikomu odpowiadał na pytania. No, ale uważam, że może być zaniepokojony tym, jak Wadim Tyszkiewicz, co on tam zaprezentował, co on powiedział. No. Jak sami Państwo słyszycie, w naszej tutaj lokalnej polityce, w naszym lokalnym samorządzie dzieje się dużo, będziemy to śledzić. Będą to śledzić dla Państwa przede wszystkim Patryk Świtek. Dziękuję za uwagę. I Michał Szczech. Dziękuję, do usłyszenia. To był 6 odcinek podcastu Tygodnika Regionalna Polityka i Samorząd. Zachęcamy do tego, by kupować Tygodnik Regionalny, wchodzić na naszą stronę internetową. Do zobaczenia, do usłyszenia.